skierował na moje ręce słowo swoje z okazji obchodów 600-lecia prymasostwa. Otrzymałem takie słowo od Ojca Świętego. Odczytamy je uroczyście w czasie rozpoczynających się obchodów. W tym słowie Ojciec Święty nawiązuje oczywiście najpierw do historii tytułu prymasa Polski, a więc do historii związanej z Gnieznem, z miastem świętego Wojciecha, z miejscem relikwii świętowojciechowych, z początkami Kościoła w Polsce, a więc z tym, co się wiąże z pierwszą kościelną organizacją na ziemiach polskich z roku 1000, ze zjazdem gnieźnieńskim wokół relikwii świętego Wojciecha z roku 1000, a potem mówi także o historii, która była utkana z obecności prymasa, wspominając, że Gniezno było miejscem, które służyło jednoczeniu duchowemu Polaków, takim zwornikiem duchowej jedności naszego narodu. I wreszcie przedstawia także swoje oczekiwania w nieco szerszej perspektywie, w formie życzeń. Wskazuje na to, że ta rola, którą podejmuje arcybiskup metropolita gnieźnieński, wierny nauczaniu świętego Jana Pawła II, związana z Gnieznem jako miejscem, w którym oddycha się wschodnią i zachodnią historią Kościoła, a więc nawiązanie do zjazdów gnieźnieńskich, do tego spotkania chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej w trosce o duchową jedność Europy. Tak bardzo jasno Ojciec Święty Franciszek kładzie nam na serce, byśmy kontynuowali tę troskę o duchową jedność Europy, Europy zbudowanej na fundamentach Ewangelii, Europy wiernej Chrystusowi, ale jednocześnie Europy, która otwarta jest na człowieka w całej jego dramatycznej sytuacji, którą przeżywa. I wreszcie Ojciec Święty wskazuje także, że ten tytuł prymasa Polski ma nas mobilizować, mnie pewnie jako pierwszego i tych, którym służę, do tego, byśmy odkrywali te nowe drogi ewangelizacji, docierania z Ewangelią do współczesnego człowieka, żebyśmy szukali w jaki sposób dzisiaj w sposób otwarty, radosny, kompetentny głosić Ewangelię w tych czasach, w których nas Bóg stawia. Dziękuję Ojcu Świętemu za te wskazania, bo są one jasne, konkretne, pozwalają mi także w tym roku 600-lecia prymasostwa nie tylko z nostalgią wspominać przeszłość i całym sercem przeżywać teraźniejszość, która jest nam dana, ale także z ufnością patrzeć w przyszłość.